Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu chciałbym powiedzieć kilka słów na temat efektu multiply, a więc takiego efektu, który oznacza ni mniej, ni więcej, tylko mnożenie. To mnożenie można robić na paskach filmowych w edytorze sekwencji wideo. Wstawiłem do tego edytora już wcześniej film z kotkiem, aby nie trzeba było na to czekać. Ten film ma rozmiar 640x480. I teraz sobie pokazać, na czym polega efekt mnożenia. Skopiuję ten pasek i stworzę drugą jego wersję, ustawioną powyżej. Jeżeli taki pasek będzie miał ustawioną operację multiply zamiast cross, to w tym momencie będzie działał na wszystkie paski pod spodem w taki sposób, że każdy element obrazu o danym kolorze będzie przemnożony przez wynik działania poprzedniego paska. W związku z tym dla ciemniejszych kolorów niż biały otrzymam dodatkowe przyciemnienie i zwiększenie kontrastu tych kolorów. A więc pierwsza jakby taka metoda zastosowania, czy też sposób na ten efekt multiply, to jest zwykłe przyciemnianie obrazu, zwiększanie kontrastu, tworzenie, że obraz jest taki bardziej ponury. Oczywiście siłę tego efektu można w pewnym zakresie regulować za pomocą tego paska z przezroczystością, a więc można czasami obraz przyciemnić, a czasami można go za pomocą przezroczystości zniwelować. Inny rodzaj takiego efektu można uzyskać, jeżeli to nie będzie w ogóle operacja multiply, może być replace albo nawet cross z przezroczystością równą 0, czyli z nieprzezroczystością równą 1, opacity to jest nieprzejrzystość. Mogę wtedy zrobić coś takiego, że zaznaczam oba te paski w dowolnej kolejności, ponieważ mnożenie jest przemienne, i wybieram efekt strip oraz multiply. To jest dokładnie to samo, ale w efekcie dostaję pasek, który taką operację wprowadza. Pozostałe paski mogą wtedy być nawet ukryte i działać będzie tylko ten jeden pasek, który tutaj mam na scenie, który dodatkowo ma operację automatycznie ustawioną na replace. A więc on będzie zastępował cały content, który jest poniżej. Tego typu operacja, jeżeli spróbuję zmienić przezroczystość, będzie powodowała przejście do czerni, dlatego że replace po prostu zastępuje całą treść, a podstawowym domyślnym kolorem jest kolor czarny. Jeżeli wezmę sobie cross, w tym momencie ten efekt już nie występuje. Ok? Tak to działa. No dobra, więc teraz tak, do czego taki pasek się może przydać? Jest już oczywiste i wspomniałem o tym niechcący, być może w poprzednich tutorialach na temat opcji dodaj, ewentualnie odejmij. Można użyć do tego, że po prostu dodajemy do obrazu winietowanie, czy takie przyciemnienie krawędzi obrazu, powodujące, że uwaga widza skupia się tylko na środku sceny. Aby takie coś zrobić, wystarczy mi jeden pasek z obrazem, to jest mój film, i teraz do niego mogę dodać nowy obrazek, który będzie maską. I ta maska to może być taki zwykły efekt gradientowy związany z winietowaniem. Jeżeli taki pasek tutaj dodam, to należy mu ustawić operację multiply, no i w tym momencie on już przyciemnia elegancko brzegi obrazu. Jeżeli przesunę ten pasek troszeczkę tak, żeby od połowy był, to widać, że tutaj jest obraz bez winietowania, a następnie włącza się to winietowanie. Tutaj się pojawiają takie nieprzyjemne skoki, podczas gdy przeciągam mysz po paskach, to dlatego, że przesunąłem ten pasek i Blender miejscami pamięta stare położenie kolejnych klatek. Aby usunąć taki nieprzyjemny efekt migotania, należy wcisnąć guzik Refresh Sequencer. W tym momencie przesuwanie powoduje, że już widzę odpowiednio moje winietowanie, które również można regulować za pomocą przezroczystości tego paska. A więc może być silniejsze, może być słabsze w pewnych granicach. Ok, kolejne zastosowanie takiego narzędzia jak multiply, takiego efektu, może być na przykład wtedy, kiedy będziemy chcieli dodać pewne maskowanie do obrazu. Mam jeszcze inną maskę przygotowaną wcześniej, przed chwilką. To jest ta maska z przezroczystością i z białym fragmentem. Jeżeli taką scenę będę miał, na której maska będzie czarno-biała, to mogę użyć operacji mnożenia po to, aby część obrazu całkowicie ukryć. Jeżeli teraz wybiorę sobie multiply, to w tym momencie to, co było białe, rzeczywiście zostaje niezmienione. Natomiast to, co było czarne, zostaje wyzerowane. Mnożenie przez 0 zasadniczo zawsze daje 0. W związku z tym w tym momencie za pomocą mojej maski czarno-białej wyciąłem pewien fragment obrazu i cała reszta jest czarna. A więc mogę tę resztę, czy też cały ten obraz używać jako wejścia do następnych operacji na obrazie. Mogę dodać teraz jakiś napis, sumować elegancko z całością i tak dalej. Jeszcze jednym zastosowaniem jest wycięcie maski, ale troszeczkę innej. Wystarczy wziąć to kółko, jeżeli tutaj dodam, pokażę na tym malutkim przykładzie, ustawię efekt mnożenia, to w tym momencie cały obraz kryje się wewnątrz tej maski. Ona go przesłania. A więc jeżeli chcemy dodać na przykład jakieś
szczeliny, pęknięcia, zarysowania, taśmy filmowej, kropki, plamy brudu czy coś, to wystarczy tylko, że weźmiemy sobie jakiś tego typu obrazek i go przemnożymy ze sceną i w ten sposób można uzyskać, w przypadku gdyby to był animowany zestaw obrazków, taki efekt, jakbyśmy mieli stary film na przykład. Ok, ale w tym momencie ten efekt lepiej byłoby zrobić tak, aby była suma i wtedy będzie dodawał mi do obrazka coś, co można później ewentualnie lekko osłabić i uzyskać taki efekt celownika jakby. Gdybym chciał dodatkowo, aby te krawędzie tutaj na obrazku zostały przyciemnione, mógłbym dodać jeszcze jedną maskę pochodzącą właśnie z tego winietowania. Ta maska powinna być znowuż rozciągnięta na cały obszar filmu. No i tę maskę należałoby przemnożyć przez cały mój obraz. W tym momencie ta maska przyciemnia również tę winietę, którą tutaj mam. Można byłoby ją przesunąć do góry, aby była trochę jaśniejsza. No i teraz mam elegancki efekt przyciemnionego obrazu, a następnie nałożonego na ten obraz jakiegoś takiego celownika, nazwijmy to czegoś takiego. Ok, mogę go oczywiście osłabić, żeby nie rzucał się w oczy. Teraz mam elegancko skomponowany z dwiema maskami film, który może wyglądać na tyle ciekawie, na ile te maski będą sensowne. Ok, dziękuję za uwagę. Myślę, że to wystarczy na temat tych wszystkich operacji. Tyle, to jest dość prosty filtr, więc nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dzięki, do zobaczenia.